Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych kanałach Zanki Zero Las Berlin. Witam was w kolejnym odcinku. Jesteśmy dosłownie pod punktem, w którym ostatnio zrage'owałem, nazwę to tak. Nazwę to po prostu po imieniu. Zrage'owałem, nie mogłem wytrzymać, ale udało mi się jakoś to przejść po paru próbach. Też mi to zajęło jeszcze, oj. Najśmieszniejszy moment był, kiedy podczas tego mojego próbowania spadła orka do tego pokoju. I po prostu no, była bliska zniszczenia mnie, całkowitego. O kurde. Wow, to też było bardzo bliskie. O nie. Musimy go na tym zakręcie zrobić. Nasza jedyna szansa. Kurde, aż tutaj są pułapki. Strach chce człowiek odpalić. Save it powinien być co moment tutaj, albo co upadek nawet. Ten autosave. A to patrz, wcale tak dobrze nie ma, wcale tak kolorowo nie jest. Dobra, udało się. Udało się go zabić nawet. Pójdźmy w drugą stronę. Na razie czysto. Wciąż słychać te głosy. Ale pokój. Ale pokój, kto takie rzeczy wymyśla? W sumie nawet nie wiem, co bym wolał. Z której strony bym wolał zaatakować te twory. No i raczej jest to. Że jeden błąd jest po nas. Nie wiem, jaki oni mają zasięg. Nie wiem, czy oni mogą wyjść z tego pokoju. Ale jestem prawie, że pewien, że mogą mnie przez ścianę zaatakować. Co mnie osobiście bardzo smuci. Nie no, z tej strony raczej nie zawojujemy. Trzeba prawie z drugiej, bo tam jeszcze są ci dodatkowe rzeczy i mało widać. Ale tutaj też mało widać. O. Dla mnie to jest pewne nieporozumienie. Co tu się dzieje? Dobra, zniszczymy mu te czułki, jestem prawie pewien. Tak. A teraz jest prawie że bezbronny. Czy to ma zwyczajne ataki? Wow! No. Dobra. Ale ojej, cofnij mnie do samego początku. Nie, wiesz co, nie mam po prostu pomysłu na to. Czy mnie cofnie do tego momentu? Wcześniej trzeba dużo, dużo? Tak, dobra, na razie do mnie spadam. Nie dam rady po prostu. Jestem za słaby. Jestem za słaby. Nie wiem, czy to jest jakaś wymagana strefa, ale jeżeli jest, to będę bardzo się z nią męczył. Na razie zejdźmy po prostu normalnie. Jeżeli to jest nawet jakiś największy start tam jest, czy cokolwiek innego, jesteśmy za słabi. Okej, to są jumy, jakieś zapiski. O kurde. Rozbiegłem się za szybko, rozpędziłem. Nie, rozbiegłem, rozpędziłem. O, kreatury ścienia. O, posągi. Ulala. Chyba przemyślę sobie o pewnej malutkiej zmianie, którą zastosuję. Mianowicie zaraz wrócę i odpalę chyba pierwszy poziom trudności. Naprawdę. Nie żartuję. Bo jeżeli tak to ma wyglądać, to ja naprawdę nie widzę przejścia tego podziemia. Nawet na trójce. Po prostu nie widzę. To jest ciężkie. Wiecie, to jest bez pomyślunku absolutnie. Bo to nie jest jakieś trudne podziemie, to jest po prostu podziemie na swój sposób nierealne. Narzucone pułapki przeciwników, w ogóle bez pomyślunku żadnego. Oczywiście przeciwników trochę już biliśmy, znamy ich. Wiemy, jak się ruszają, wiemy co tam mniej więcej mają, jakie asy w rękawie. Próbujmy dalej. Kusi mnie tak wewnętrznie, żeby po prostu właśnie wrócić się do obozu. Troszkę sobie obniżyć ten poziom trudności. I chyba to rzeczywiście zrobię, jak jeszcze chwilę niepowodzeń będzie.
Bo... uważam, że to jest takie bezcelowe trochę. Oczywiście próbujemy, ale... my ulepszyliśmy ten nasz... ten nasz zaczarowany... warsztat, ale nie zrobiliśmy żadnego ulepszenia. No bo... no ciężkie to było. Po prostu ciężkie do zdobycia te wszystkie rzeczy. Okej, drzwi się otworzyły. No mi to nie była pułapka. Okej, mam zejście jeszcze niżej. Możemy się tutaj przespać. Tutaj się trochę cykam spać. Ale może... nie no, cykam się. Cykam się, że coś mnie przyjdzie i tej zbałamuci. Ale to ja też się cykam w sumie. No dobra. Robimy. Teoretycznie wszystko jest zamknięte, jest jeden krytarz. Jedyne co, to mógłby się coś tutaj zrespić, ale... że gra ma jakieś tam asy w zanadrzu. O, możemy się jeszcze szybko najeść. I zastanowić się. Zdrówko. Jak to można byłoby zrobić? Jak to można by było przejść? Dr. Deepers napoje. Nie, naprawdę, cokolwiek kryje to laboratorium. To już nie jest... nie należy do naszych zmartwień. Ponieważ po prostu jesteśmy już na to... powiem tak. Nie mamy już na pewno drogi rozwoju. Droga rozwoju nasza by teraz się opierała na bardzo mocnym farmieniu przeróżnych rzeczy. A my jesteśmy na to zwyczajnie nawet nie za słabi. To po prostu bardzo trzeba było się na tym mocno skupić. Teraz, w tym momencie. Czekajcie. Survival Guide. To są ruiny. Symbole i numery to nie to. Research Info. To jest to. Teoria łamania prawa konserwacji energii przez reakcję kwantową. Mike Brown, David Wilson. Okej, nic tu więcej chyba nie ma. Taka jakby ulotka bardziej. Ciekawe. Coś się za plecami pojawiło, nie? Albo nam się upewnić. Jest jeden minus tej naszej pozycji. Ona przeżyje to combo. Okej, nie przeżyła, bo multislash wszedł. No, Tery przewidziałem, przyznaję. Tery akurat... coś się gdzieś stworzyło. Tam, dobra, widzę gdzie. Ale zobaczmy, co jest jeszcze na końcu korytarza. O dziwo, to nie jest śmierć. O dziwo. Ale nie, tamte korytarze, tam gdzie przed chwilą byliśmy... i tak dalej, to... nie do przejścia, absolutnie. Okej, coś mamy. Level drugi, klucz. Okej, to jest dodatkowe miejsce w takim wypadku. To nie jest... Cieciacha, naprawdę spać. Naprawdę? Zrozumcie mnie źle, ale... tak, zdobyliśmy na pewno kolejny symbol do zaznaczenia. Ja, schodzimy w dół? Nie w górę. A nie, dobra, nie w górę. Zgadza się. To było tylko jedno z tych skrzydeł. Tutaj mamy zapiski o Haruto. Okej. Okay. Tutaj mamy zejście oraz zapiski o... Yumie. Okej. Okay. Niech wiemy, tu jeszcze nie byliśmy chyba. Tutaj o doktorze Ichio. Ja mam schody, a tutaj? Czy to będzie gdzieś dziura? Też są schody. Ja, tak my... co? Gdzie my jesteśmy? Ja, a to? Gdzie on zabierze? A się czuję zagubiony w tym miejscu. A dobrze, że safe jest co chwila. Okej. Coś tworzyliśmy. Coś jest... jakiś papierek? Okej. Okay. To jest jakaś mapa. Lustereczko, krowa, owca, nie owca, tylko koza, są tutaj narysowane.
To są znaki zodiaku jakieś? Czy nie, no bo ptaszek nie pasuje, krab nie pasuje. Ale z drugiej strony byk, ryby, skorpion, koziorożec, rak. Waza, nie. O co tutaj chodzi? Chwila. O, ciekawe. 256 gwiazd pokaże odpowiednią drogę. Okej. 256. Ja coś czuję, że to nie jest przypadkowa droga w żadnym wypadku. A jak pójdę w zło, tu jest byk. Tu jest byk. A jak pójdę w złą mańkę, to coś czuję, że to będzie koniec mojej przygody. Chociaż może nie do końca, może to jest po prostu zagadka. To jest koziorożec albo koza, nazywajcie jak chcecie. 256 gwiazd pokaże dalszą drogę. Czemu 256 gwiazd? O co z tym chodzić może? Pójdźmy w drugą stronę, rozejrzyjmy się. Teraz zerknijmy jeszcze raz na tą mapę. Tu jest ta baza. Ajaj, dobra. Zastanówmy się. Zastanówmy się. To jest kolejna zagadka. Znaliśmy zakodowaną wiadomość i jakąś mapę. Na poziomie drugim. Wiadomość mówi 256 gwiazd. Poprowadzi cię odpowiednią ścieżką. O. Mam rzeczywiście całą mapę. To jest to miejsce. Są drzwi. Drzwi się ogólnie zgadzają. Ale o co może chodzić z 256 gwiazd? To są gwiazdki, ale w samym lusterku gwiazdek było 8. Aha, okej, okay, bo to nam otworzyło drogę tutaj. Może to rzeczywiście nie jest restrukturyzowane z raczej, to jest po prostu troszkę metoda prób i błędów. Pytanie, czy coś w labiryncie nie się pojawiało, bo no patrząc na to... Powiem tak, moja cicha nadzieja jest taka, że ten labirynt jest taką troszkę zmyłką. A, czy w ogóle, czy ten instytut jest trochę taką zmyłką, że te wszystkie pomieszczenia, w których byliśmy, one są mega wymagające i one są kompletnie opcjonalne. Taką mam nadzieję. Okej, okay, tutaj otworzyłem to. Ale tak naprawdę nie mogę otworzyć wszystkiego, jak też wszystko mi się otwiera przede mną. Okej. Okay. Skorpion. Okej, okay, to jest wyjście? Okej, okay, czekajcie, bo ja chyba wiem, co tutaj mam, powiedzmy, źle zrobione. A nie, chwila, tutaj jest otwarte przejście. Nie jest takie złe do końca. Tutaj trzeba to koziorożca aktywować pewnie. Koziorożec coś tam z tyłu zamknął. To spróbujmy w takim wypadku podejść jeszcze raz do tych gwiazdek. Będzie tutaj. I spróbujmy aktywować teraz jeszcze raka. Let's check the map. A, chyba otwarte. Jakbyście się pytali, jak rozwiązałem tu zagadkę, to nie jestem pewien. Ale chyba jesteśmy dalej. O, trudne jest to laboratorium. Ja się też na tym zastanowić. Okej, to jest Ice Peak. Żeby się ci save'ić kolejne. Chociaż tak dużo nie zrobiliśmy z drugiej strony. To jest robot czyszczący, taki odkurzaczyk. Tak sobie chodzi, tak ziuma. Okej, okay, tutaj mamy zejście w dół, a tutaj? Okej, okay, lekarstwa, które nie wyparowały jeszcze. Aż dziwne. W dół. To pytanie, czy to dobrze idziemy w dół? Mam wrażenie, że jakbyśmy teraz wyszli, na przykład Return to Base, to byśmy już nie wrócili. O kurde. Dobra. Ten przytankował ładnie. Mamoru. Za 60 do tego uderzył ten typek. Tutaj nic nie ma, żadnej główki chyba. Magazyny. Doktor teraz się ma na okładce. Kurde, bierę. Bierę pięknego doktora. Okej.
Ten co to jest? Okej, okay, to jest to tylko. Bałem się, że to jest to, co przez ścianę atakuje tym pyłem. Ale coś jeszcze idzie za nim. I to coś szybszego na pewno. Okej, okay, to jest główka. To jest cholerna główka. Udało się. Stersóweczka jest, ale to jest jeszcze absolutnie do zrobienia. Okej, jest coś po lewej. Chyba to wszystko. Choć tam jeszcze główka leży. Chciałbym ją rozwalić od razu. No dawaj, Mimiku, wstawaj. Mam go? Udało się. Całe szczęście. Całe szczęście, bo tutaj już... Tutaj już trąbacz się aktywował. Strasznie ohydne są te kreatury. Strasznie, okej. Okay. Mamy lwa, słońce, grzyb oraz pannę i wagę. Troszkę to zalatuje z znakami zodiaku, ale tak nie do końca. Coś tam słychać ze środka. To jest oczywiście zamknięte. No i dobra. Pytanie, jak to rozgryźć? Czy to jest związane jakoś z starą notatką, którą znaleźliśmy na pokładzie Belemoy? Czekajcie, Ruins Guide. Gdzie była ta notatka z tymi przeróżnymi znakami zodiaku? To jest pytanie. Research info. Ja nie pamiętam. Gdzieś tutaj było. O, to? To jest to? Nie, ale to... Nie, coś przekombinowałem, ludzie. A coś jeszcze było z tymi miesiącami? Okej, tak po prostu się otworzyło. Jakoś tak nie wierzę. Naprawdę... Naprawdę tak po prostu trafiliśmy? Nie wierzę, coś tu się stanie złego. Jestem tak przyczulony, ta gra mnie tak już nauczyła być wystraszonym wszystkiego. Wszystkiego, jak leci. Ole, uzupchnęliśmy. Udało się. Co my tu jeszcze mamy? Też jakiś klucz zdobyliśmy. Wiesz, ta cała droga była jakiś cholerny klucz. Znowu poziomu drugiego. Któraś zmywarka, ultra zmywarka. Słuchajcie, a za czym czy któryś przypadkiem, któraś dźwignia nie aktywuje tego tam dalej? Co, to jest dla mnie taki ogromny zawód. Jak to się dzieje, co się teraz stało? Jest tak po prostu smutno. To może wydawać się takie dziecinne i troszkę mało ostrowe, ale... Gra traci u mnie za całą kształt, właśnie za takie scenę. Oj, wali nam broń z ręki. A to gnojek. To trąbą swoją wciągnął. Tak, ale naprawdę, to się może wydawać mało ostrowe i to nie powinno tak być do końca. Ale gra dla mnie traci właśnie przez te sceny. Właśnie przez te konkretne sceny. Powtarzalne. Niesprawiedliwe, bezsensowne. Bo ja rozumiem, żeby to było, wiecie, zaskakuje ta regułówka, człowiek się wystraszy. No, dobre to jest. W Legend of Grimrock takie coś było. Że takie pająki były, nie wiem czy kojarzycie. I te pająki były strasznie wredne, bo nie dość, że... No takie nakładały truciznę zawsze jest ciężka do zdjęcia. To jeszcze dodatkowo był problem taki, czy one wyskakiwały, strasznie wyglądały, nagle wyskakiwały. Ale dało się to przeżyć. A tutaj... Nie wiem, wyczyściłem całe piętro, nic już na tym piętrze nie ma. I nagle raz sobie przypomina, a wiesz co, Bobru, jednak jesteś na tym piętrze. Sprawdź, tutaj. Oj, najzwyczaj rzeczywiście jest. Ja nie wiem, czy to przez to, że ja nacisnąłem jakby... dźwignię i coś spadło na mnie? Ten mimik? Czy one są szybkie? Nie wiem, gdzie on jest teraz. Tutaj. Znalazłem. Trzeba po prostu uważać na każdy ruch, cholerny. Szczęście, a z ciekawości. O, to... A nie, to otwiera różne przejścia, dobra. To skąd się ten mimik wziął? Nie wiadomo. Czy coś tu leży jeszcze? Czyś głowa? Nie, pokrążyłem parokrotnie. Nie zauważyłem. A, nie przyjdzie mi, tak?
Oj, do przodu płynęła. Ej, chciała nas tutaj zmindgame'ować. No, nieźle. Dobra, ale pootwieramy to chyba. Chyba jesteśmy w stanie to otworzyć. Nie wiem, czy bym nie cofnął dosłownie ekspresowo. I nie zapisał. Czekajcie, czy jest tu teraz jakaś główka? Tak, coś się pojawiło. To po prostu najbardziej hamstra w świecie się respi za nami. Czyli za nami, no po prostu gdzieś tam się respi. No to fajnie, fajnie wymyślone. Okej, ona mocno bardzo... Wow. Bardzo mocno stała. Czy ktoś jeszcze idzie z jakiegoś korytarza innego? Niewidzialnego, bądź też... Wow, widzialnego. Dobra, główka leży. No i super. Dobra. Tak, to ten ostatni nastar dziabnął. Teraz się spodziewałem, że może coś pojawić za mną. O, tu teraz byłem gotowy. Okej, chyba wszystko otworzyliśmy, co się dało otworzyć. Zobaczmy, co nam to dało. Co nam to przyniosło. Tutaj coś jest, ewidentnie. Nie, okej, jest kreatura. Okej, zniszczymy mu tego Clayona. No chyba wtedy nie będzie mógł tego takiego ataku lodowego. To może tylko dopchnęliśmy tym młotkiem? Chyba tak. O, te cieniste kreatury są też takie chamskie. Ale wiecie, co jest najbardziej chamskie? Moment, gdzie zaraz padnę kimś, będę musiał wszystko powtarzać. To będzie chamskie. Co jest z klejonami? Związane jest z przyciskami X. Nic więcej tutaj nie ma. Wow! Wszystko się porozpiło, wszystko. Jak się przygotować na takie coś? Jak się na takie coś przygotować? Na takie chamstwo? Wow. Ale mind games. Oj, oj, oj. Gdzie młot? Patrzcie, znowu jest. Nie wiem, czy jeden, czy dwa? Chyba jeden. Fuck me, patrzcie, tu kolejna leży. Najlepsze jest to, że się ją teraz zaatakuje. Na chwilę was składa, a co? Jak się obróciła? Dobra, co tutaj? Eri i Jima. Nie wiem, czy to jakiś twórca, czy inny sadysta związany z tą grą. Jestem pewien, że zaraz mi coś od tyłu weźmie. Na 90%. Nic? Dobra, co teraz? Wracamy na górę. Czy będziemy w tej samej klatce schodowej? To jest pytanie. Co? Zaczyna się starzenie już? 201 dni w ruinach. Czy taki achievement za to będzie być może? Wow. Co? Gdzie my jesteśmy? My tu byliśmy, naprawdę? Już na klatkę schodowo wracamy. Okej, no dobra. To jest labirynt. Tutaj chyba nikogo nie było w tym labiryncie. Mam nadzieję, że to... O! Pane, a co wy tacy? Restroomy nagle się wszystkim odpaliły. Jest synchronizacja. No dobra, co teraz? To teraz muszę odcisnąć, żeby to otworzyć chyba. Nie. Jak ja stąd wyjdę? Serio, jak ja stąd wyjdę teraz? Znaczy, może się cofnąć? Ale już chyba wiem. Ojeju, ojojoj, jak to jest przekomplikowane. Well, well. Teraz wracamy tędy sobie. No nie wiem, czy ja dobrze robię w ogóle, że się na tym skupiam, ale no. Okej, tu się nic nie zrobiło. Teraz jesteśmy odcięci w grę absolutnie od wszystkiego. Okej. Ale możemy jakoś stąd uciec? Nie wiem, Scorpion? Tak, teraz jest wyjście.
Belemoj? Zwracam honor. Byłaś dobrą lokacją. To co jest teraz jest dużo gorsze. Znaczy dużo cięższe, dużo bardziej pogmatwane. I dalej mam taką cichą nadzieję, że nie trzeba iść tymi... Chwila, no tutaj nie byliśmy, to jest... Jeszcze zacznice było, tutaj jest spadek nagle. To się zmieniać chce. Ej, bez kitu, co tu się dzieje? No tutaj byliśmy. To jest ta strefa, gdzie na dole. Właśnie co tam na dole się działo? Pamiętam, że stąd uciekaliśmy. Trochę ślepą uliczką się kończyło coś? Jakąś tam? Coś tam? Tutaj? Byliśmy? Nie wiem już. Byliśmy, to jest inna klatka schodowa. W ogóle na innym piętrze. Nie wiem, tutaj? Nie, tutaj chyba wiem co było, bo mam komunikat pełen. A tutaj? A tutaj nie wiem. No dobra, to idziemy tutaj. Okej, okay, jesteśmy w jakimś niedużym korytarzu. Okej, okay, to identycznie wygląda jak tamta sala, gdzie było pełno tych... tych takich wpływających trucizną. Rozsiewających truciznę, ale to jest coś innego. Delikatnie. To otwiera przejście. To jest zamyka. Możemy przejść spokojnie tędy. Nie ma strachu, że jesteśmy zbyt drubi albo coś. No to super. To z tych głośników leci ten taki cudowny tekst. Ja, czy my tu nie byliśmy w identycznym, dokładnie w identycznym byliśmy, tylko że taka była różnica, że tutaj wtedy było tyle potworów. Ej, co tu się kurna dzieje? Co tu się... Ja nawet nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, mam nadzieję, że zdążę. Okej, teraz jadę miło. Dobra, ale przed sekundą tam byłem. Oh shit, dobra, GG. Stop, dobra, to jest nasza jedyny ratunek nasz. Co się dzieje w tych podziemiach? Czy ktoś to w ogóle potrafi pojąć? Cześć, zobaczmy, tam wszelki upadek. Co trzeba na dziś lepsze rzeczy? Trzeba było na pewno katanę zdobyć, bo to jest chyba... Katana to jest chyba najlepszy slash weapon, jaki jest w gierce. Ale wow. Te power generator oczywiście by się nam przydały. Rusty katana nie da się zrobić, prawda? To trzeba znaleźć. Fair enough. Ale co zabawne, nie możemy też zrobić niczego stąd. Niczego, ani jednej rzeczy. Czasami mogliśmy chociaż jedną rzecz zrobić. A teraz pusto. Nul. Dobra, oddajmy rzeczy niepotrzebne. Liny by się przydały. Teraz to jest drugi mańki. To coś dajemy, coś oddajemy. O, to i to. To jest wsio. Jak tam podejść w ogóle? Co tam zrobić? Mamy jeden klucz poziom drugiego. To jest ten nasz plus, ale... Ja się... Dobra, nie, wiesz co? Ja to nie będę udawał jakiegoś kozaka. Ja po prostu zmieniam poziom trudności. Nawet nie wiem, czy na dwójkę nie przelecimy. Żeby uratować tą historię. Żeby uratować tą historię, ludzie. Żeby się nie męczyć, tylko uratować tą historię. Normal. Już mi wtedy nic za nic nie wypadnie z takich lutów. Very tough, stronger, just right. Dobra, nie no, na trójkę wróćmy. Wróćmy na trójkę po prostu. Przynieśmy takie totalne lamusy, ale wróćmy na trójkę. Bo czwórka to za dużo. Ja nie wiem, jak ona dużo zmienia, ale czuję, że to jest dla mnie za dużo.
i zacząłem się męczyć, a to też nie o to chodzi. To nie jest wyzwanie, tylko to jest męczenie się już w pewnym momencie. Porutowałbym, popiścił. Bra, odcięcie się już za chwilę kończy, ale możemy troszeczkę przedłużyć, jeszcze może tam wejdziemy. No to pomieszczenie, w którym byliśmy, wydaje się być pułapką bez wyjścia. Brakuje nam soli. Właśnie, soli nam brakuje. Cholernej soli. Dobra, robimy te proste jerki. Bon appetit. Dużo się to je, mało to oddaje, ale kto by tam na to patrzył. Mamy tego jeszcze całkiem sporo. Dobra, atakujmy. Możemy teraz pójść jeszcze w tym odcinku na piętro drugie, bo tam było jedno przejście. Jestem ciekaw, czy to będzie dalsze przejście. Coś innego. Jeju, jak to jest... To jest porąbane miejsce. Przejście. Tak, to było na pewno piętro wyżej. Tutaj tylko trzeba uważać na główki z kraju. Bo główki lubią nas. Wow. A, no. Czuć zmniejszony poziom trudności od razu. Bo zdjęliśmy w ogóle główkę na kombosach, chyba że jakiś krytyk wszedł. Okej, ktoś jeszcze? No to już osoby zaczęły się starzeć. Czy będziemy mogli się ruszać? Całe szczęście. Całe szczęście. Tyle powiem, bo... Okej, tam musimy iść, więc siłą rzeczy musimy to pomieszczenie jakoś oczyścić. No, go. No nie no. Tak kolosalna różnica. Czy zauważalna? Mocno zauważalna. Ale różnica jest zauważalna, to już jest naprawdę różnicą. Spodziewałem się tego. A jednak. Użyliśmy jedną. Ulala. A jak my teraz mamy tu przejść? Słuchajcie, czy to przypadkiem nie da się tego zrobić w sposób taki, że idziemy tutaj. Na ścianie tyczniemy sobie naszą dźwignię. Tak. Dobra. Pomyślał chłopiec. Pomyślał. Dobrze mu to wyszło. Na dobre mu to wyszło. Podobało mi się bardzo... Powiem tak, jakbym szedł lutować, to mógłbym spokojnie na te słabsze klasy 4-5 sobie przylutować. Ale, no nie idę. Nie idę, tylko idę na bossa ostatniego, który pewnie mnie i tak rozłupie nawet na tej trójce, więc... No tak sobie to tłumaczę, okej? Okay? A, tutaj jest szalupa. Level C, okej. Okay. To być może będzie bardzo przydatne. Okej, okay. Taka duża sala. Dobra, już przeciwnicy nie są aż takim wyzwaniem. Tutaj jeszcze coś mamy. Jesteśmy na samym... Słuchajcie, chyba coś opuściliśmy. Słuchajcie, bo coś się ze mną... Wow! Wow. Aż mi się trochę cieplej zrobiło, muszę przyznać. Trochę cieplej się zrobiło. To nie chodzi o creepy design, to chodzi po prostu o sam fakt, że coś wam się nagle przy twarzy pojawia. Okej, jest jeszcze jeden na pewno. Jeden jak nie dwa. Nie no, chyba jeden, już byśmy od drugiego dostali na stówę. Udało się. No, ciekawy stateczek, ciekawy. Chciałbym już to teraz imę zniszczyć, bo coś czuję, że to on będzie nas czekał. Okej. To na podejrzanie. Nie możemy nic z nim zrobić. Może tutaj połóżmy to, co wcześniej mieliśmy. Okej. Bohater podpowiedź. Jest inne pytanie, bardzo ważne. Co tutaj tak naprawdę jest otwierane? Ale to było ścięcie. Filmowe, jest ścięcie filmowe. Czemu tu jest tyle tych dźwigni? Te dźwignie już gdzieś były na niższym poziomie. Jestem tego... Prawie, że przekonany. Prawie, że pewien. Co ona robiła? Okej. Może tu coś położyć takiego? Nie wiem. Ice pick na to może być?
Nie? Zaletnie to jest? Myślicie, że to jest to? Czy radzi ciekawości? Okej. Nie, no, jak 59 strzał nie przeważyło, to raczej nic nie przeważy. A, daj się po prostu. O! O kurna, aleś. Wbiedliśmy tutaj. Dobra. To już jest. Będziemy bezpieczni, tak powiem. Przeżyjemy. Dobra, udało się. Ojejku. Przeszukamy to piętro do końca w takim wypadku, tak mi się wydaje. Taki bym plan ułożył. Udało się! Nice! My właściwie na tym piętrze wcześniej... Czy my w ogóle tutaj byliśmy? Nie byliśmy tam chyba. Patrzcie, że w ogóle tak naprawdę aż tak dużo nam tego instytutu nie zostało. No spoko. I tak planowałem już skończyć, wiecie. No. Tak. Wiecie, muszę kogoś wziąć do drużyny, bo to się zaraz mi rozpadnie w moich oczach. Chodzi tylko po prostu teraz o to, żeby jakoś przetrwać. Myślę, że nic poza tym. To były pułapki. Spoko. Same pułapki póki co. No, fajnie. To jeszcze coś? Popeczka? O! Wyjście, jak miło. Dobra, słuchajcie, no tu trzeba wczytać niestety. Ojejku. Ojojoj. Przyznam, że tak wystawiona próbę, jak w tej grze, jeżeli chodzi o cierpliwość, to dawno nie byłem. Co ty, mamoru? Butelek nie dasz rady podnieść? No nie gadaj. Nie gadaj, mięśniaku. O, to się nie otworzy. I to jest tak naprawdę nasza jedyna droga, okej. Ale szybciutko poszło? Ale czekajcie, bo ten stan wszedł. Dobra, ludzie, prosta sprawa. Między odcinkami czyszczę sobie to piętro. Robię coś ciekawego, to od razu z wami zacznę, jak nie, to nie. Czyszczę to piętro i spotkamy się w kolejnym odcinku. Pewnie na tym piętrze? Jak już będzie tutaj spokojnie, jak te wszystkie sztangi z nieba pospadają, to sobie spokojnie usiądziemy, pozwiedzamy, pokażę wam tam jakieś ciekawsze rzeczy i będziemy mogli się skupić na dalszych podbojach, no bo przynajmniej jeszcze, no znalezienie drogi tam na dole, ja na pewno będę musiał tam się rozejrzeć, może jeszcze się pomiędzy odcinkami troszkę porozglądam, chociaż nie wiem, czy to jest aż taki dobry pomysł, bo to jednak ciężka sprawa. Trzeba bardzo dużo rzeczy garnąć, żeby to jakoś działało. Stracie śmieszne, że oni odlatują tak potężnie po tych atakach. Niesamowite. Ale, moi kochani, z racji, że seria się powoli kończy, przypominam, żebyście śledzili teraz wyraźnie wszystko. Szczególnie YouTube'a, bo to na YouTubie postaram się zrobić ankietę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I śledźcie tego YouTube'a. Będziecie mieli, postawieni będziecie przed ankietą, po prostu. Która wybierze kolejną serię. To jest zdecydowanie krótsza seria. Potrzebuje absolutnego odpoczynku od serii dłuższych. Znaczy absolutnie to jest trochę duże słowo. Po prostu potrzebuje troszkę czasu. Kolejną dużą serię prawdopodobnie będzie albo Esetorni, albo... jak to się nazywało? Żeby ja teraz sobie przypomniał, jak się ta gierka nazywała. Aj. Okej, tam są kreatury. Cieniste, siury. Stain's Gate. O, właśnie teraz mi brakowało słowa. Słuchajcie, bo on ma jakiś atak. Ja nie wiem, czy on nam z tego ataku nie wypali tutaj. Okej. Udało się, mamy go. Także Stain's Gate jest na pewno z takich większych serii, które mnie bardzo ciekawią. Bo to jest taka trochę rompa. Ale wiecie, no...
Ja jestem dużym, a nawet ogromnym fanem w serii rompowej. Więc czekam na kolejną nowelkę, która wstrząśnie moim światem. Podobnie jak rompa właśnie to zrobiła. Kiedyś, dawno temu. Śledźcie to. Śledźcie też moje media społecznościowe. Rozwijamy się na Twitchu, więc wasza obecność jest bardzo mile odbierana i widziana. No i moi drodzy, ja się biorę za to piętro. I się z wami żegnam. Także trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.